wielkie potoczne i błędne rozumienie Ewangelii jest takie, że jest to wyłącznie dobra, radosna nowina, dobra w takim znaczeniu światowym. Tymczasem Ewangelia jest, oczywiście, że jest dobrą nowiną, ale w znaczeniu wyższym duchowym jest dobrą nowiną, dlatego że poznajmy nam Chrystusa jako Zbawcę, jako Odkupiciela, który może nas uchronić od całego złego. Ale żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, jak wielki jest ciężar grzechu, jak wielki jest ciężar również świata, jak wielkie będą kary, czy to indywidualne dla każdego człowieka, który umrze w grzechu, jak i dla całego świata za to, że odwrócił się do Pana Boga. Tego właśnie jest dzisiejsza Ewangelia, w której Pan Jezus zapowiada rzeczy straszne. Nie występuje tutaj jako ktoś, kto szafuje tanią pociechą, tanim powiedzeniem, że wszystko będzie dobrze. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus mówi wyraźnie, że grozi nam osobiście całemu światu kara za grzechy. Ta kara następowała już wielokrotnie w historii świata, natomiast bywały takie momenty, w których ta kara była szczególniejszego rodzaju, bo Bóg karał ludzkość w ten sposób, że odbierał im jak gdyby własną obecność. Tak było już w Starym Testamencie, kiedy ta świątynia została spustoszona, gdy została opuszczona, gdy chociażby za czasów helenistycznych w świątyni prawdziwego Boga Grecy ustawili posąg Zeusa. Tak było również, taka również była kara za bogobójstwo na narodzie żydowskim. I ta dzisiejsza zapowiedź tego spustoszenia świątyni w pierwszym takim znaczeniu oznacza właśnie to spustoszenie świątyni jerozolimskiej, wokół której skupiało się życie religijne narodu izraelskiego. Gdyby Żydzi uwierzyli w Chrystusa jako Mesjasza, świątynia stałaby się miejscem, w którym odprawiano by przynajmniejszą ofiarę, ale że Żydzi odrzucili tego, który został im posłany, dla którego zostali narodem wybranym, dla którego dostali tyle łask, tyle darów, tyle przywilejów, jak żaden inny naród na świecie, że właśnie dlatego, że odrzucili Chrystusa, stało się rzecz straszna. Świątynia wraz z miastem Jerozolimą została zniszczone, zrównane z ziemią przez wojska rzymskie. Wiemy z przekazów historycznych, że rzeź Jerozolimy była straszna. Umierano tysiącami, umierano w straszliwych mękach. Tak Bóg ukarał pychę jednego narodu, wcale nie najważniejszego, wcale nie przesadnie licznego, za to, że ten naród odrzucił Pana Boga, za to, że skazał Chrystusa na śmierć, ukrzyżował swojego Pana. I tak samo jak uczynił z Żydami, z narodem izraelskim, tak samo uczyni na końcu świata z całym światem, ze wszystkimi ludźmi, którzy z tą ludzkością, która odrzuciła Pana Jezusa, która odrzuciła Jego święte prawo, która odrzuciła prawo miłości zawarte w Ewangelii, krzyż i ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy, że bez dwóch zdań dzisiaj jest tak właśnie na całym świecie, gdy narody wręcz oficjalnie już zrzucają resztki chrześcijaństwa, zrzucają resztki chrześcijaństwa ze swojego prawodawstwa, gdy narody niegdyś chrześcijańskie wstydzą się Chrystusa, likwidują wręcz obchody świąt chrześcijańskich w miejscach publicznych, zostawiając miejsce tylko wyłącznie na antropocentryczne kulty prawa człowieka, kulty demokracji, kulty płaskiego, przyziemnego szczęścia. Widzimy, że niestety ta ogromna apostazja dotyczy nie tylko całej ludzkości, tej niekatolickiej, ale również spośród statystycznych miliarda katolików. Nieomal wszyscy odrzucili Pana Jezusa, może nie zawsze w sposób bezpośredni i wprost, ale poprzez detronizację Jego panowania w swoim życiu, w życiu swoich rodzin, w życiu
otoczenia, które współtworzy. Widzimy też, że spustoszenie nastąpiło również wprost w świątyni, kiedy to najpierw zaczęto fałszować świętą religię katolicką, zaczęto stawiać wiarę w Jezusa Chrystusa obok fałszywych kultów, zaczęto równać wszystkie denominacje chrześcijańskie, nawet niechrześcijańskie, nawet judaizm, islam, czy najgorsze pogańskie zabobony, stawiać na jednym miejscu razem ze świętą religią katolicką. To raz po raz działo się, czy to w Asyżu, czy to na licznych spotkaniach ekumenicznych, począwszy od lat 60. aż do tej pory, aż do Benedykta XVI, Józefa Ratzingera, który również raz po raz spotyka się z rabinami, pastorami, robi, mówi takie rzeczy, jak gdyby religia katolicka, którą rzekomo on reprezentuje, w oczach świata przynajmniej, stawia na równi z najgorszymi zabobonami, herezjami, błędami i apostazją. Efektem tego ekumenicznego podejścia, heretyckiego podejścia, jest dopuszczenie protestantów do współtworzenia rytów katolickich. Wiemy, że nowa msza i nowe ryty święceń były współtworzone razem z protestanckimi pastorami, którzy przecież nie wierzą ani w to, że msza święta jest ofiarą przebłagalną, ani nie wierzą w katolickie kapłaństwo. W ten oto sposób zostało, można powiedzieć, zniszczone praktycznie na niemal całym świecie katolickie kapłaństwo i katolicka ofiara mszy świętej, a zastąpiono je podobnymi do protestanckich nabożeństw nowymi mszami, które to nowe mszy nie mogą się podobać Panu Bogu, nie zyskują łask, tych łask, które zyskują katolicy w prawdziwej mszy świętej. Jest zatem dzisiejsza apostazja milionkroć gorsza od tej narodu żydowskiego. Jeżeli mieli tylko ofiarę, która była bardzo niedoskonała, która miała wartość ze względu na przyszłą ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, a my mamy mszę, która jest doskonałym odnowieniem ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Ta msza została zniszczona niemal na całej kuli ziemskiej, we wszystkich tych kościołach, które całe pokolenia katolików budowały na większą chwałę Boga i dla zbawienia dusz. Pan Jezus mówi o tym, żeby uciekać z miejsc, które są zagrożone, uciekać w góry, żeby nie oglądać się za sobą. To jest takie ludzkie, żeby spojrzeć za siebie, wziąć jeszcze na drogę, choć odrobinę dawnego bogactwa. To jest ogromne niebezpieczeństwo, że oglądając się za siebie, zastygniemy w słup soli, jak żona Lota, że zostaniemy porażeni tą, przyciągnięci przez to zło, że tęskniąc za dawnym bogactwem, za pięknymi świątyniami, zwrócimy się z powrotem w stronę, zwrócimy się w tę stronę, w której nie powinniśmy, w tę stronę, w której panuje herezja i błąd. Widzimy tak, że tak jest w przypadku bardzo wielu tradycjonalistów, którzy za cenę celebracji w pięknym kościele godzą się, ażeby na kompromisy z modernizmem, godzą się, ażeby uczestniczyć w obrządkach, w jedności z heretykami, w jedności z tymi, którzy są winni zniszczenia świętej religii na całej ziemi, którzy chcą składać Panu Bogu ofiarę, Panu Bogu ofiarę w gruncie rzeczy w jedności z diabłem, z jego sługami, z jedności z pseudoprorokami, z pseudochrystusami, przed którymi przestrzega nasz Pan Jezus Chrystus. Jesteśmy na wygnaniu, ale mamy ciągle naszego Pana Jezusa Chrystusa, mamy Boga, który nad nami czuwa, który potrafi wybawić nas z każdej opresji, który potrafi wlać w nasze dusze, jeśli tylko tego zapragniemy, swoją łaskę, który potrafi nas zbawić. Jeżeli mamy Pana Boga, mamy zatem absolutnie wszystko. Jednocześnie powinniśmy z całej siły dziękować Panu Bogu za to, co mamy i mimo wszystko starać się z całej siły zachowywać święte sakramenty, nieumniejszoną nie doktrynę katolicką, doktrynę, która nie jest ukrócona ani o jotę, ani o przecinek, jak uczy nas Pan Jezus Chrystus.
Wiara święta jest nadprzyrodzona i albo mamy ją, albo wierzymy we wszystko, co Pan Bóg nam objawił, albo wierzymy Panu Bogu, albo zaczynamy mędrkować i obcinać religię katolicką te momenty, które wydają nam się nieprawdziwe albo niewygodne. Taka wiara już nie jest wiarą boską, nadprzyrodzona jest wiarą ludzką, wiarą, którą zawsze tworzyli sobie heretycy, którzy próbowali przykroić Pana Boga do własnych wyobrażeń, do własnej pychy intelektualnej. Musimy wierzyć absolutnie o wszystko, we wszystko, co Pan jest nam objawił, tylko pod tym warunkiem zostaniemy zbawieni. Miejmy zatem dobry katolicki wstręt i obrzydzenie wobec wszelkiego kompromisu z herezją, z błędem, z modernistami. Bądźmy też mądrzy i roztropni, nie wierzmy w to, że przechytrzymy samego diabła, nie wierzmy w to, że poprzez dialogowanie, poprzez paktowanie, spółkowanie z ludźmi, którzy są zakłamani, którzy nie wierzą w religię katolicką, w dogmaty katolickie, którzy potrafią sobie za pomocą dyplomacji i sztuczek intelektualnych stworzyć własny świat wyobrażeń, które nie są katolickie, które nie są prawowierne. Skupmy się zatem na trwaniu przy naszym Panu Jezusie Chrystusie, cokolwiek by to nie kosztowało. Pozostańmy katolikami aż do końca, wbrew wszelkim prześladowaniom. Pan Jezus da nam swoją łaskę, jeżeli Mu zaufamy, jeżeli z ufnością, jak dzieci, będziemy się wszystko do Niego zwracali. Być może będziemy w jakimś sensie przynajmniej męczennikami, tak jak święta Katarzyna Aleksandryjska, którą dzisiaj również czcimy, tak jak święty Andrzej Apostoł, który również został ukrzyżowany za wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale tylko pod tym warunkiem możemy osiągnąć zbawienie. Tylko jeżeli umrzemy jako katolicy, którzy nie umniejszyli swojej wiary o żaden najmniejszy nawet artykuł wiary, którzy również żyją tak, jak przystoi katolikom, którzy żyją jak prawdziwi chrześcijanie w łasce i w czystości i w pokorze u Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najświętsza Maria Panna jest również królową męczenników, królową tych wszystkich, którzy wolą umrzeć niż zgrzeszyć, niż przestąpić przykazania Pańskie. Niech ona nam patronuje, niech będzie naszą najlepszą matką, opiekunką i pośredniczką wszystkich łask. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Królową męczenników. Módl się za nami.